Cześć! Przed tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Jak podaje Cointelegraph, MetaMask uruchamia nową funkcję, dzięki której kupisz kryptowaluty przy użyciu waluty fiat. Nowa funkcja Buy Crypto pozwoli użytkownikom MetaMaska dokonać zakupu szerokiej gamy kryptowalut przy użyciu różnych metod płatności, w tym przy wykorzystaniu karty debetowej czy kredytowej, PayPala lub tradycyjnego przelewu bankowego. Usługa zostanie udostępniona użytkownikom w ponad 189 krajach i będzie oferować ponad 90 różnych tokenów w 8 różnych sieciach, w tym Ethereum, Polygon, Arbitrum, Binance Smart Chain, Avalanche, Phantom, Optimis oraz Celo. Aby uzyskać dostęp do nowej funkcji, wystarczy otworzyć zdecentralizowaną aplikację Portfolio MetaMaska i połączyć portfel, a następnie kliknąć przycisk Kup. Następnie użytkownik wybiera swój region, metodę płatności, token oraz sieć, w której chce dokonać zakupu. Usługa bierze również pod uwagę lokalizację użytkownika, aby zapewnić indywidualne oferty, biorąc pod uwagę lokalne przepisy. Po sfinalizowaniu transakcji u zewnętrznego dostawcy płatności, środki zostają dodane bezpośrednio w portfelu MetaMask. Cena Bitcoina stoi w obliczu niedźwiedziej dywergencji i docelowej korekty na poziom 22 tysięcy dolarów. Przed otwarciem Wall Street 11 kwietnia Bitcoin utrzymał poziom wsparcia w wysokości 30 tysięcy dolarów. Pojawiły się jednak wątpliwości co do siły rajdu. Dane z Cointelegraph Markets Pro i TradingView śledziły parę Bitcoina do USD, gdy ten osiągnął 10-miesięczne maksimum w wysokości prawie 30,5 tysiąca dolarów na Bitstamp. Wielu traderów uważało, że osiągnięcie tego progu jest tylko kwestią czasu. Tymczasem Venture Funder ostrzegł przed niedźwiedzią dywergencją pomiędzy ceną spot a wskaźnikiem RSI na wykresie dziennym. Jak mówi, wybaczcie, ale spodziewam się krótkotrwałej korekty do co najmniej 25 tysięcy dolarów, a potencjalnie nawet do 22 tysięcy. Trader Chats również zwrócił uwagę na to, co określił jako potrójna niedźwiedzia dywergencja, biorąc także pod uwagę równowagę wolumenu. Inni jednak są krytyczni wobec tezy o niedźwiedziej dywergencji, na przykład popularny trader CryptoEd, który odrzucił ten pomysł, bazując na nieco dłuższych 3-dniowych interwałach czasowych. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Tymczasem, jak podaje portal U2day, pozycje o wartości blisko 200 milionów dolarów zostały zlikwidowane w momencie, gdy Bitcoin osiągnął cenę 30 tysięcy dolarów. Jak wynika z artykułu, prawie 90% wspomnianych pozycji stanowiły pozycje krótkie. Likwidacje takiej ilości krótkich pozycji wskazują, że inwestorzy obstawiający przeciwko wzrostowi ceny Bitcoina nie spodziewali się takiego nagłego wzrostu ceny. W miarę jak cena Bitcoina rosła, inwestorzy ci byli zmuszeni likwidować swoje pozycje, ponosząc przy tym znaczne straty. Likwidacje mogą mieć znaczący wpływ na dynamikę rynku, szczególnie w obszarze kryptowalut. Kiedy tak duża ilość pozycji zostaje zlikwidowana, prowadzi to często do efektu kaskadowego, ponieważ początkowe likwidacje wywołują zlecenia stop loss i wezwania do uzupełnienia depozytu dla innych traderów. To może prowadzić do dalszych likwidacji, pogłębiając ruchy cen i zwiększając zmienność rynku. W przypadku ostatniego wzrostu ceny Bitcoina, likwidacja krótkich pozycji umacnia bycze nastroje, wzmacniając wzrost cen. Kiedy więcej traderów opuszcza swoje krótkie pozycje i dołącza do byczej tendencji, zwiększa się presja kupna, co może potencjalnie pchnąć cenę Bitcoina jeszcze wyżej. Portal Being Crypto zwraca z kolei uwagę na system FedNow, który według Bobby'ego Kennedy'ego jest zgodny z programem antykryptograficznym rządu USA. Kandydat na prezydenta USA, Robert Francis Kennedy Jr. twierdzi, że system rozliczeń w czasie rzeczywistym FedNow jest prekursorem cyfrowej waluty banku centralnego, czyli CBDC, która pasuje do programu antykryptograficznego administracji Bidena. Ostrzegł, że system płatności natychmiastowych FedNow, który ma zostać udostępniony już w lipcu 2023 roku, jest pierwszym krokiem w kierunku niewolnictwa finansowego i tyranii politycznej. Kennedy twierdzi, że w przeciwieństwie do CBDC, Bitcoin izoluje przed kontrolą rządu, podczas gdy CBDC umożliwiłoby rządowi cenzurowanie transakcji. Zwraca również uwagę na rzekome wysiłki administracji Bidena mające na celu stłumienie firm kryptograficznych co najmniej 15 razy od początku grudnia 2022 roku.
Choć kilku komentatorów zwróciło uwagę na fakt, że Fed technicznie ogłosił wydanie systemu FedNow, a nie CBDC, to Kennedy zgadza się z byłym dyrektorem Coinbase Balaji Srinivasanem, że choć te dwa systemy różnią się technicznie, to niosą te same zagrożenia dla amerykańskiej swobody obywatelskiej. Odpowiadając na tweet Kennedy'ego, Rezerwa Federalna stwierdziła, że system FedNow różni się od CBDC oraz że ten drugi wciąż jest jedynie przedmiotem badań. Dzięki za wysłuchanie! Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak giełda kryptowalut, na której łatwo kupisz kryptowaluty poprzez tradycyjny przelew bankowy lub przy użyciu swojej karty płatniczej. Znajdziesz tu także platformę SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Poniżej znajdziesz największe zagraniczne giełdy kryptowalut oraz giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEXy. Oprócz tego znajdziesz sekcję poświęconą instrukcjom i poradnikom, skąd dowiesz się m.in. jak kupić Bitcoina, jak obsługiwać portfel MetaMask, czy jak stawiać swoje pierwsze kroki w stakingu oraz farmingu. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!